Siema, z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Ziral. No siema. A to jest kolejny odcinek serii, zagrajmy w FIFA 14 online mini Liga Mistrzów. Tym razem grupa B, trzeci mecz, czyli ostatnia w sumie kolejka, już trzecia idzie. Mecz przeciwko PSG, moim Realem dzisiaj. Tak. I właściwie tak sobie pomyślałem, że my wyrobimy się do finału w Ligi Mistrzów, jak tak to będziemy rzucać. Dobra, okej. Okay. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Dobra, zarządzanie zespołem. Dawać moją formację, kurde. Jezu, on ma się... A, bo on był info, on jest ten. O właśnie, kurczę. Szybko. Jak kogoś mam wywalonego do składu. Może nie mam. Morata, kto to jest? On jest dobry. Jezus, Jezus na tym! Na głębokich rezerwach. W ogóle, lol, na trzech napastników? No. Ostro widzę. Jaka to była formacja domyślna? Dobra, nie. Zostawię domyślną formację. Ja mam domyślną, ja nic nie zmieniłem. Ja też nic nie zmieniłem w końcu. Tak patrzę trzech tych, ale coś mi nie pasuje, nie? O, zrobiłem magnifik. Stwierdzam, zostawię sobie. Jolo. Zobaczymy, jak potoczą się losy dzisiaj Realu Madryt z Paris Saint-Germain i... Też. Mam nadzieję, że przegram. To znaczy, no, dam radę. Miłym zaskoczeniem byłoby dostanie się PSG właśnie do finałów. No właśnie nie wiem, jak się prezentuje sytuacja w tabeli i pewnie wszyscy mają tyle samo punktów. Pewnie tak. Kurde, nie tak. Lecisz, Ronaldo, dobra. Ronaldo czy dobra, Alex? Boże, jakie to jest wolne drewno. Boże, taki... Benzema, piąta minuta. Ale patrz, on stał i on nie wiedział, co zrobić z tą piłką. Widziałeś to? Tak, ale patrz, wiem, patrz. Wiem, widziałem to. Wiem, patrz, o. Co z tym zrobić? Może wykopię do bramki. Może jednak się z nią pominę. Tak. Okej, piąta minuta, nie jest źle. Teraz trzeba będzie defować, bo Ziral jak się wnerwia, to zawsze wali mi akcję na gola. Ej. Się wywalił, w ogóle biegnie się wywalił. Tylko chciałeś faulować mojego po prostu. Puścił piłkę i chciał faulować, no mówię chciałem ci. Chciałem strzelać, tylko biegnie się wywalił. Wyglądałeś jakbyś chciał faulować. Nie wiem, jak wygląda. Zabrać piłkę Cristiano Ronaldo. Czemu zabrałeś mu piłkę? Może on ją lubiał, nie? Lubiał piłkę. Do piłkę? Lubiał. Lubiał. Lubiał, tak bardzo lubiał. No i kładą się jak... Ej, nie tam. Kładą się jak Barcelona. O! No, serio? Kawani. Złodzieje piłek. Zadajcie mu tą piłkę. Dobra. O, jak go skoczy! Co? To nawet na kartkę nie było! Jak go skosił! Naprawdę? Tak! Jak go skosił! Wy serio robicie, że to nawet na kartkę nie było? Dobre dogranie! O myky! Lol! Co go wywalił? Koleś by tam nie wstał! No! Przyjebał w pistel, no! Wybite biodro. Albo 10. Wszystkie. 10. Wszystkie 10. W ogóle to było takie, wiesz, twój sobie goni, nie? Mój podbieg. Wziął piłkę. Masz! No i co? I teraz ma jakieś pretensje? Nie ja tylko w piłkę wleciałem. Zrobiłeś śliska, ja kopnąłem po prostu. Ale... Znowu się zabugowałem. Ale nie! To nie był faul. Naprawdę. W moich intencjach nie było sfaulowanie tego zawodnika. No w moich też nie było, żeby cię sfaulować. Tak. Ja chyba wiem lepiej, co ty chciałeś zrobić. Jaki lamus! O jak to zrobił? To też było GG. Dobrze dośrodkował, nie? Tak bardzo w środek. Luka, modlic! Biegnij, modl się. Benzema! Co? To miało być mocne. Nie po to robiłem bębny. To był bębny? Nie brzmiały! Jakiś problem? Nie! Skąd? Jakiś problem? Nie brzmiało ci jak bębny? Może udaj się do laryngologa.
Na. Ha, jaki bait. Diego Lopez. Mogłeś Kafiata wrzucić, jest na rezerwie, bo ma kontuzję. Nie widziałem właśnie. Myślałem, że jest. Kurde. Dobrze! Dobrze! Dlaczego on tam leżał? Ej, patrz, on się podnosił w ogóle. Pusty środek, bo jeden się wywalił. No, a ten drugi się minął. Dobra. Lecimy. Dobra, ja tak nie mogę. Co robisz? Ej, kurde, no i znowu dowalisz mi jakiś ten. Wygrywam 2-0, a ty musisz dowalić teraz jakieś ustawienia takie, że mnie rozdupią całkowicie. Ja to przegram jeszcze, mówię ci. Nie, no spoko, nic takiego nie dowalę. Zaraz zobaczę, taki wybiegający sobie tutaj bez problemu przez moją obronę Ibrahimowicz, który będzie napieprzał w tą bramkę, będzie strzelał, będzie robił skorpiony, będzie robił jakieś dziwne rzeczy inne tylko po to, żeby strzelić. Masz jeszcze 30 sekund. 29, ja, 28, 27, 26. Mam nadzieję, że on sobie rozchodzi tą kontuzję, bo mi się go nie chce zmieniać. A co, kontuzję ma? Tak. Niech sobie rozchodzi. A kto to w ogóle dostał? Thiago Silva, najlepszy zawodnik w mojej drużynie. A Ibrahimović nie jest lepszy? Nie. Ha, to dobrze! To było zamierzone. Tak samo jak to. Mój ma 87, on ma 90. Bo był w Team of the Year, nie? Tylko dlatego. No, już chciał! Widziałem to! Widziałem. A masz tego od kawy? Jak mu tam na lawetci? Czemu od co? Nie wiem, mi się zawsze z kawą tą do ekspresu kojarzy. Lawetta czy coś. No co to za kawa? Dobra, już nie ma kontuzji, więc spoko. Kurde, trzeba mu znowu nabić kontuzję. Boże, mi się cały czas ci twoi zawodnicy z sędzią kojarzą. No, sędzia jest czerwony akurat dzisiaj. No ale... Nie mówię o dzisiejszym dniu. Nie mają czarnych strojów. No ale sędzia tak wygląda zawsze. Nie, bo sędzia ma czarny strój. No właśnie. Oni nie mają. No Boże, ale tak wygląda, nie? Nie! Zostaw to. Okej. Zostaw te piłki. Gdzie ty z tym idziesz? No i w ogóle... Gdzie pod moją bramką przecież? Do środkowania na Ibrahimovicza. Ibrahimović stoi przed polem karnym. Dobra, lecisz! W ogóle to było takie Boże. Niespodziewane, że zostawiłeś tam miejsce. Wiem, też się tego nie spodziewałem. Aha. Dobrze. O, jest kawa! Kawa! No, powiedział w ogóle do Lewackiego. Lewacki. Z lewakiem. Lewacki. Tak bardzo lewacko-włoskie nazwisko. Ej, spadłem. Nie? Jak nie? Teraz będzie. O! Na... Jeszcze do mnie byś podał. No i gdzie moi zawodnicy? Ja się pytam, gdzie moi zawodnicy? Nie! Boże, jeszcze mu to pod nogi prawie wrzucił. Ale dobry strzał. Dobrze. Dobrze. Oja! Nie trafił tego! Serio! Jest, nie trafił. Kto to był? Co za Lamus? Modric. No wiedziałem, że to Lamus. No wiedziałem, że tak będzie. Tak jest wypuszczanie jakichś Lamusów. No kurde, to już po samym nazwisku wiedziałem, że tak będzie. Jest modry. Niczym kapusta. Kapusta? Tak. Like a kapusta. Like a cabbage. Cabbage. Kabage, no! Kaban. Nos? Może nie. No, potyka się o swoich. Co? No i gol, wiedziałem, no mówiłem, że tak będzie. Widzisz, co moja obrona robi? To jest to, bieganie. Jak moi się sami o siebie wywracają. To była idea, ale to tak, to idealne dośrodkowanie było. No, idealne dośrodkowanie, nikt go nie krył. Jak ja mam ustawić krycie jakieś? Czy coś? Co ja mam ustawić na to? Mówiłem, że ty sobie ustawisz coś, że ja nie będę mógł nic zrobić. Zmieniłem ustawienie, tylko nie wiem, teraz nie można krycia ustawić w tej FIFA już. Co ja mam ustawić, żeby oni kryli? Na strzałkach musisz ustawić tam na przykład wysoki pressing, albo jest krycie chyba, albo posiadanie piłki, coś takiego. Tam są taktyki różne. Aha, dobra, to nie znam się, nic nie zmieniam. Na pewno nie w menu. Tu jak strzałki masz, a nie ma krycia. No właśnie.
jest posiadanie piłki, gra z kontry i wysoki jakie pressing i domyślny. Dobra. Marcelo! Gol. Di Maria! Taka randomowa cieszynka, nie? Inna! Wyszła inna! Ale patrz, jaki gol, ładny gol. Dookoła. Mi się podobał. Ładny. To prawie tak jakbym zmienił coś w ogóle, nie? Zrobiłem taką przerwę i prawie zmiana czegokolwiek, a jednak nie. Motta, zaraz cię zamota. No wal się nie... No jaki faul? Za co? Za co? Nie ja się pytam, za co faul? Nie wiem, za to, że w piłkę kopnął, patrz. No, dobra, nie kopnął w piłkę. Ale to frajer, Modric. Nie, trzeba go wywalić. Ja wam to ludzie mówię, trzeba go będzie zaraz wywalić. On mi skiepści ten miecz, Boże, mecz. Miecz ci skiepści. Haha, więc ja obrony. Prawie. Dobra, środny. Kurde, i teraz Ibrahimowicz wyskoczy. Jak on wyskoczy, to... No nie, wcale. Nawet tego zawodnika nie miałem. No wiedziałem, że tak będzie po prostu, to był pewny gol. On nawet nie wyskoczył. No z Ibrahimowiczem to był pewny gol, jak nie miałem nawet krycia na niego. On nie wyskoczył. Nie, no dobra, podskoczył troszkę. W ogóle zdziwił mnie ten zawodnik przy bramce, który stał przy słupku. No chciał to wybić, nie? No właśnie, no myślę, że prawdopodobnie jakby to był zwykły mecz, zwykły zawodnik, on by to złapał, bo ta piłka nie była jakaś szybka czy coś i leciała w niego. No pewnie tak, ale wiesz, to nie jest... 6 strzałów, 6 celnych, proszę bardzo. Mówię, ty to wygrasz bez problemu na takiej zasadzie. Nie, nie wygram tego. Będzie remis. Wygrasz to, ja ci mówię. Nie mam szans na Zlatana. Ja nie mam szans na Ronaldo w takim razie. A Ronaldo to jeszcze nic nie zrobił akurat, nie w tym meczu. Zatrzymany atak. Ale on jest ogólnie OP. Ty wywaliłeś, nie? Nie. No jak nie? Przecież ty tą piłkę wziąłeś. Nie? Jaki ty żal. No i patrz, i co, no co, no zmieniać się, gdzie ci zawodnicy są? O ja! Masz, i jeszcze podasz sobie, no właśnie. Zawodników nie ma, i dośrodkowanie, i gol. Nie wiem. Prawie. Jeszcze ja to wybiłem. No ty to wybiłeś. Ibra wybił. To nie ty. Co wybił, no? O! Leć! O Boże. Lecisz, Bale! Bale! No, nie miałeś tego robić. Czy miał to zrobić, ale nie w tym momencie. Nie, inaczej miało to wyglądać. Dobry. No i znowu Modric! Nie, ja go wymieniam. Dawać mi piłkę, jak go chcę wymienić. Nie mogę tego frajera mieć. Wrzuć sobie Isco. No właśnie to chcę go wrzucić. Nie mogę, no co? Ja teraz będę grał tak długo, żebyś nie zmiał zmiany, nie miał piłki. Ty daunie. Złodzieju, daj tą piłkę. Daj tą piłkę. To... No i zaraz dośrodkowanie na Ibrahimowicza pójdzie. Nie, akurat tam Ibrahimowicz nie stoi, z reguły. Z reguły? A! Daj piłkę! Daj mi piłkę! Daj mi piłkę! Piłkę! No! Zamiast to wybić. Dobra, a widzisz? Jeszcze ci się udało na 59 tak równo. No jeszcze zmiana będzie akurat, nie? Modric, freshman. Niby ty masz 4! Popatrz się na siebie w ogóle, ziomuś. Ta Isco idzie i to proste za ciebie. Będzie mi jakiś Borat wchodził tutaj, no chyba nie jednak. Borat? Jaki Borat? Dobra. No. Co? Już? No tak! Bo ja teraz zmiany robię. Zrobi teraz milion zmian, żeby zniszczyć Isco. Nie, trzymałem moją tajną broń. Isco. Rzucę tego gościa, bo jest trochę szybszy. Rzucę Jezusa, co? Możesz rzucić. No! Nie! Jo! Dobra. No, jeszcze się rozbiegnijcie bardziej. No wywal to gdziekolwiek, po prostu. Po prostu to wywalcie, no. Nie zrobię tej zmiany dzisiaj chyba. Nie no, zrobisz. No. Możesz mi zawsze sfaulować.
No właśnie, myślisz, że co próbuję zrobić? No i gol. Nie. No, wywracają się wszyscy. Wszyscy po kolei się wywracajcie, tak? Ale zmiany nie będzie. No i złapie tą piłkę. Jeszcze poda do piłki. No już nie wiedziałem, czy nie zostawić, tylko mógłbyś tutaj strzelić, a trochę się boję jednak. Masz! No! O ja Ibra jest zawolny. Nie miało tam być. To nie miało, to jeszcze żółta pójdzie. Jeszcze żółta, no no serio. Naprawdę. Ale jest zmiana. Wow, super. Jeszcze w tym miejscu, nie? Genialna zmiana będzie. No ja ci chciałem i tak oddać piłkę, więc... To teraz. Naprawdę. Fair play, bo wywaliłeś, no. No, pff. Nie mottaj się, motta. A Lavezzi? Niech nie robi kawy. Dobra. No. Prawie mi to środkowo. No wiem. Zauważyłem to. Prawie. Bieg przez całe boisko. Szkoda, że to nie ja biegłem, tylko komputer za mnie. No. Ale co tam? Bo przecież nie mógłbym przegapić takiej piłki. No nie mógłbyś. Fakt. Twoja była równie dobra. Z tego co widzę. Ale jakby od razu biegł ten, co miał biec, to może by dobiegł. Teraz mówisz, że nie biegł ten, co miał biec, tak? No bo miał biec Czarnuch. A oni zawsze dobiegają do piłki. No to oni jak do bananów wtedy, wiesz? No. Czemu Czarnuch do bananów? Ej, no spalony może jakiś, co? Bo banany są w Afryce, to dlatego. A myślałem, że w Ameryce Południowej. Też. Ale tam też są Czarnuchy. Ale tam nie, tam są mulaci. I tam są dragi. I tam jest policja, która nie boi się zastrzelić ziomka na ulicy. W Brazylii, nie wiedziałeś? Jest taka jednostka fajna. Policyjna. Która właśnie jest od takich żądań. Wal się z tym. W panice wybija obrońca piłkę. No. No. Gdzie? Gdzie mnie tu? No. Co wy robicie? Co wy robicie? No motacie się, Boże. Jak motta? Oh yeah. Dobrze, wybijać. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Benzema. Benzyna! Benzyna, lecisz! No i gdzie? Miał do przodu wypuścić tą piłkę, nie? Znowu przejęli piłkę. Di Maria. Ale by ci to podał prawie. Prawie. Ale ten się tam cofa gdzieś, nie wiadomo gdzie. Wybij to, dobrze. Słabo! Weźcie na górę, na górę. Lol. Okej, okay, dobra, słuchajcie ludzie, bo z Izraela wywaliło w 88 minucie, ale myślę, że dużo to akurat nie zmieniło, było 3-2 tak, i myślę, że... Ja bym że raczej taki... nie strzelił po tym, co grałem, więc myślę, że to jest dość sprawiedliwe, że zakończymy to takim wynikiem, jak było. Dokładnie, bo nie ma sensu powtarzać całego meczu, szczególnie z takimi już akcjami śmiesznymi. No i, no i dobra, okej, okay, w takim razie Real pokonał PSG 3-2. Jej! I prawdopodobnie wyjdzie z grupy, to dokładnie się dowiecie już w kolejnych meczach, po tej trzeciej kolejce. Dzisiaj grał ze mną Zirel. No cześć. Dzięki za oglądanie i na razie. Bye bye.